Jarosław Jakimowicz, znany z roli w Młodych Wilkach, zdecydował się na znaczącą zmianę kierunku kariery, porzucając aktorstwo na rzecz pracy jako prezenter i publicysta. Jego przejście do TVP Info, gdzie zaczął występować w programach takich jak W kontrze i Jedziemy, a także gościnne pojawianie się w Pytaniu na śniadanie, stanowiło zaskakujący zwrot w jego życiu zawodowym. Włączenie się do zespołu stacji w okresie prezesury Jarosława Kurskiego przyniosło mu rozgłos, jednak z czasem jego postawa zaczęła wywoływać coraz większe kontrowersje. Krytyka, zarówno ze strony widzów, jak i współpracowników, doprowadziła do zakończenia jego kariery w TVP Info w atmosferze skandalu. Najpierw został usunięty z Pytania na śniadanie, a następnie odsunięty od innych programów stacji. Powodem były nieustanne skargi pracowników Telewizji Polskiej na jego zachowanie, co wskazuje na trudności w adaptacji Jakimowicza do roli publicysty w środowisku, które wymagało od niego nie tylko wiedzy, ale także umiejętności zachowania odpowiednich relacji z kolegami z pracy i audytorium. Były szef TVP Info, Samuel Pereira, wyraził publicznie swoje przemyślenia na temat zatrudnienia Jakimowicza, określając tę decyzję jako wielki błąd. To stanowisko Pereiry, przedstawione w podcaście Godzina Zero prowadzonym przez Krzysztofa Stanowskiego, rzuca światło na wewnętrzne rozterki i wyzwania związane z kierowaniem stacją informacyjną, która znajduje się w centrum publicznej uwagi. Ta sytuacja podkreśla również złożoność zarządzania talentami w mediach, gdzie decyzje castingowe mogą mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla osób bezpośrednio zaangażowanych, jak i dla wizerunku samej stacji. Wstyd mi za Jakimowicza, wstyd mi za to, co robił także poza anteną, stanowi otwarte wyrażenie rozczarowania przez polskiego publicystę portugalskiego pochodzenia wobec działań Jarosława Jakimowicza. Dodatkowo, fakt, że decyzja o jego odejściu z Telewizji Polskiej była bezpośrednio związana z tą osobą, podkreśla znaczenie odpowiedzialności mediów i osób publicznych za ich zachowanie, zarówno na antenie, jak i poza nią. Były wicedyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej już wcześniej sygnalizował, że postępowanie Jakimowicza nie cieszyło się akceptacją wśród współpracowników, co znalazło odzwierciedlenie w słowach: niestety to prawda. Kolejne panie nie wytrzymywały współpracy z Jarosławem Jakimowiczem. Na zachowania, o których się dowiedzieliśmy, zwyczajnie nie może być miejsca w telewizji. Te komentarze rzucają światło na kulturę pracy w mediach i podkreślają potrzebę utrzymania profesjonalizmu oraz szacunku. Oczekuje się, że Jarosław Jakimowicz nie pozostanie obojętny na te zarzuty i może wkrótce zareagować na wypowiedź Samuela Pereiry. Ta sytuacja pokazuje, jak publiczne postacie są poddawane ocenie nie tylko za ich profesjonalne dokonania, ale również za ich zachowanie i wpływ na środowisko pracy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.